Okazało się, że w Chinach salony gier mają się całkiem dobrze i nie są w obskurnych budach. Ten akurat był na końcu dużej galerii handlowej, takiej całkiem wystawnej i luksusowej. Przepraszam, że wideo jest takie rozchwiane, ale musieliśmy kręcić z przyczajki, podejrzewając, że nie bardzo można tu kręcić i jak się później okazuje, mieliśmy rację. Na razie jednak rzućmy okiem na automaty, ponieważ jest ich tutaj sporo i są mocno nietypowe. Tu na przykład jest coś jak Guitar Hero, ale tylko z perkusją. Dalej mamy tajemniczą grę o układaniu klocków, której nie udało mi się rozgryźć i nie widziałem nikogo, kto by w nią grał. A tutaj kolejną grę rytmiczną, które są tu szalenie popularne, o uderzaniu w bębny. Dalej cały rząd automatów z grą wyścigową, też bardzo popularną, chociaż jak jechałem, to nie czułem prędkości. Za to jeśli spojrzycie na logo, to od razu rozpoznacie, do jakiej gry nawiązuje. Chociaż popularna to nie jest najlepsza gra, jaką znaleźliśmy w tym salonie, bowiem najlepszą zobaczycie już za chwilę, gdy tylko dojdziemy do końca tego rzędu. Tak, tu jeszcze rzut oka na grafikę, która prezentuje się całkiem przyzwoicie jak na automat. Też nawiązuje do tytułu, a tutaj już najlepsza gra. Gra o graniu w kosza. Lepsza niż Kinect, lepsza niż kontrolery ruchowe, bo wykorzystująca taki tor i prawdziwe piłki oraz prawdziwego kosza z metalową siatką. Tutaj salon się już kończył, więc postanowiłem wrócić jeszcze raz, przechodząc wzdłuż grających w Crazy Speed. I skręciłem bardziej do wewnątrz, gdzie była jakaś tajemnicza gra dla dzieci z kolorową grafiką. Przynajmniej wydaje mi się, że jest dla dzieci, ale z drugiej strony do salonu raczej nieletnich się nie wpuszcza. Sami zobaczcie. Wygląda też trochę jak gra hazardowa. A tutaj tajemniczy dżentelmeni grający w jakąś grę. Oraz kolejna wyścigówka z mangowymi akcentami. Niestety okazało się właśnie, że tutaj spotkałem właściciela. Na szczęście jednak udało nam się nakręcić, jak kwiat polskiego e-sportu radzi sobie z najlepszą grą w tym salonie. Oto Paladyn, który na co dzień reprezentuje Polskę w Warcraftie 3. Tutaj próbuje doścignąć swoich dwóch przeciwników. Pierwszym jest Bartas, reprezentant Polski w FIFA 12, który radził sobie całkiem nieźle także z piłką do kosza. Chociaż narzekał, że są za lekkie, a jedna jest niedopompowana albo ma dziurę. Zdecydowanie najbardziej wymiatał jednak Paranoid, czyli nasz reprezentant w StarCrafta 2. Sami widzicie po punktacji. Po chwili panowie zorientowali się, że jest jeszcze runda druga i można dorzucić jeszcze kilka piłek. Odpadł z niej niestety Paladyn, który miał punktów za mało, żeby przejść z rundy pierwszej do drugiej. Bartas i Paranoid kontynuowali walkę. Bardzo żałuję, że nie udało nam się nakręcić więcej, no ale niestety właściciele nie życzyli sobie filmowania gości i użytkowników salonu. Ich prawo. W każdym razie cieszy mnie, że w Chinach utrzymały się takie miejsca, gdzie można wieczorem pójść. Jest piątek, wieczór, jak widzicie w salonie jest całkiem sporo ludzi, którzy przyszli pograć i pobawić się razem. A 150 trzeba było wejść.